województwo wrocławskie Oławę reprezentowała tam w telewizji wtedy, to był 85 rok, pani wicewojewoda Wielebińska. Wróciła stamtąd i powiedziała, jak to, wy do tej pory nie macie szkoły muzycznej, dlaczego tak przegraliście z Kretesem, chociaż wygraliśmy cały ten turniej. Życzę panu powodzenia. Myślę, że państwo również duchem pomogą. Pierwszy rzut w Oławie. 1-0 prowadzi Oława i zaraz będzie tak. Oczywiście jest! Była u naczelnika, wtedy burmistrz się nazywał naczelnikiem. I powiedziała, że musisz coś zrobić, znaleźć jakieś miejsce, gdzie to można zrobić. No burmistrz oczywiście zlecił mnie to jako dyrektorowi Ośrodka Kultury, żebym się tym zajął. Ja wskazałem na ten obiekt, którym teraz jesteśmy, czyli gdzie jest szkoła muzyczna. Amfiteatr mieścił 2,5 tysiąca miejsc, ale tam było wtedy, no nikt mi już dzisiaj za to nie pociągnie odpowiedzialności, ale było ponad 3. Musieliśmy dodatkowe krzesła, stoły, ławki z całego miasta ściągać. Kiedyś ludzie nie posiadali MP3-ek, nie było pendrive'ów, komputerów, laptopów. Wszystko działo się analogowo. Trudno było złapać w radiu jakąś audycję. Dlatego ludzie, będąc na koncercie, wkładali te 5-6 baterii do magnetofonu, kupowali, o ile im się udało wystać w kolejce, kasetę. Wkładali, naciskali zapis i stali na tym koncercie z takim kasprzakiem ważącym 3 kilo. Co tu dużo powiedzieć. Po prostu muzyka kierowała życiem.